Siemka kochani, witam was dzisiaj w kolejnym filmiku, zapraszam was do oglądania. Dzisiaj jest niedziela i pierwszy raz od nie wiem jakiego czasu zaplanowaliśmy sobie fajnie dzień, tak bardzo kreatywnie. I w sumie co i jak to dowiecie się na bieżąco. Ja właśnie teraz będę się starała szybko pomalować, bo jeszcze musimy dojechać do tego miejsca, no i tak dalej. Jak widzicie, wyskoczyła mi opryszczka, ja z tymi opryszczkami to się mam. I moja Lili również, tylko że ona to ma już odkąd, wiecie, jest mała, a ja pierwszą opryszczkę to dostałam, Boże, bardzo późno. Nie wiem, z 15, 16, nawet może więcej lat miałam. Także no niestety, ale dobrze, że jest takie coś jak makijaż, którym zakryję to i nie będzie chyba tak mocno widać. Dobra, idę ogarniać buzię i trzeba się nacieszyć naszym ostatnim dniem tak naprawdę, kiedy możemy coś porobić, nie uwzględniając to Lili, oczywiście to brzmi trochę drastycznie, ale wiecie, są rzeczy, które lepiej się robi po prostu, kiedy tych dzieci obok nie ma, bo wtedy można się skupić no, na tej czynności jakoś tak bardziej i przyłożyć. Ale oczywiście jak Lili wróci, to też będzie super, bo pootwierali tutaj nasze baseny, akwaparki i no będziemy mogli częściej jeździć, a Lili uwielbia wodę, w ogóle zabawę na basenie kupiłam jej ostatnio też okulary do pływania i w ogóle taką maskę do snurkowania, tak? Także na pewno będzie fajnie. Dobra, idę szybko się malować i za chwilę się do was odezwę. No i już mam tapetę i to taką niezłą. Tutaj mam cute ponytails i teraz pora się ubrać, bo jeszcze jestem w koszulce takiej. No zobaczcie, taki całkiem ten mój makijaż dzisiaj. Dobra, idę się ubrać, jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale jakoś tak normalnie, żeby było wygodnie. Kochani, dojechaliśmy na miejsce, znajdujemy się właśnie w Tilburgu. W sumie mamy niedaleką drogę, bo tam coś koło 40 minut, więc tak naprawdę rzut beretem, ja byłam zdziwiona, bo jakoś tak szybko dojechaliśmy. No i już wam mówię, co będziemy dzisiaj robić. Nasz plan to dzisiaj kręgle, a później taki mini golf. Kręgle wynajęliśmy na 2 godziny. I mini golf to w zależności od tego chyba, no, jak długo to nam zajmie. W każdym razie, no, nie mogę się już doczekać. Dawno nie mieliśmy takiego wypadu we dwojga. O Boże, we dwoje. I to jest taka nasza randeczka. Nie wiem, taka już chyba zaległe walentynki razem z Dniem Kobiet, o którym Krzysiek prawdopodobnie już nie pamięta, ale dobra. No ale mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, postaram się coś nagrać, w końcu coś takiego innego, w końcu możemy gdzieś tak, wiecie, wyjść sobie na spokojnie. No i cały dzień będzie zaplanowany, prawdopodobnie później wrócimy do domku, zjemy obiadzik, który mamy jeszcze ze wczoraj, który Krzysiek robił, pierwszy raz chyba odkąd tutaj mieszkamy. Wcale, że nie pierwszy, nie oszukuję. No, ale no. Gotowałem i zupki chińskie robiłem, i jajecznicę rano z 2 razy. No, dzisiaj też jajecznicę zrobił, to nie mogę powiedzieć, bo akurat jeżeli chodzi o śniadanka, to w niedzielę zawsze robimy jajecznicę praktycznie. No chyba, że gdzieś jedziemy, no to wtedy nie. No i dzisiaj była jajecznica z pieczarkami, z cebulką. Ja przygotowałam bułeczki z masełkiem i te pomidorki koktajlowe, dobra, bla bla bla. Zaraz zwijamy wroty, bo chyba już nasz czas. Widzę, że tutaj chyba ludzie też idą w tym kierunku, albo mogę się mylić. Także idziemy zająć nasz tor. Zobaczymy, kto dziś zwycięży w kręgle. Jak pamiętam, jak byliśmy. Ja wygrałem. Nie, właśnie jak pamiętam, jak byliśmy na kręglach z dziewczynami ze studiów. No to ja wygrałem. Dobra, chwali się, nieprawda. Tak. Ja wygrałem. Ja pamiętam, że wszystkie kręgle strąciłam i mam. To ja strąciłem 2 razy. Nie! Tak jeszcze mówiłaś, że skąd ty tak grasz dobrze w kręglach? Na pewno tak nie mówiłam. Ja. No, to nie ja. Jeszcze mówiłaś, Miś. Ja strąciłam. Miś, jesteś profesjonalistą w tą grę. No mówiłaś tak. Nie. No jak to nie? Strąciłam wszystkie kręgle i gdzieś na Snapchacie jak. W 3 rzutach?
Nie, na jeden! Ja byłam w szoku, bo ja nigdy tak nie zrobiłam. W szoku w 2000 roku. No i słuchajcie, ja te właśnie kręgle zrzuciłam i akurat nagraliśmy wtedy snapa. Ja to gdzieś mam, ale ja nie wiem. Tak, pewnie na snapie też masz, jak ja strąciłem dwa razy i ja wygrałem. Na bonda. Pewno takich tak. Nie mam. Takich to no, nie uwierzę. Pousuwałaś pewnie. Dobra, zbijamy się i będziemy szli pomału. Tutaj idziemy właśnie na kręgle mini golfa. To jest w Tilburgu. Jakby ktoś chciał kiedyś, to zapraszamy. Damy znać, czy było fajnie. Szukamy właśnie butów. Widzę 36, 38, ale 37 nie widzę. Słuchajcie, chyba jestem ślepa. 34. O, jakieś srebrne. Ale. Wszystkie są inne, twoje ale, takie. Ale popierdalajki. To są te, Monika, weź kamerę na mnie. To są te łabaki. Jak to z tego, z Tokyo Drifta? Kurde, ale słuchajcie, 37 nie widzę. Chyba przymierzę 36 i 38. A to nasze cichobiegi. Krzyśka to w ogóle jak jakieś, nie wiem, do nurkowania bardziej. Ale powiem, że moje są zgrabne. Fajne, akurat na miasto na balety pójdziemy. No. No ja patrzę sobie na tor, mówię, tu jedna przeszkoda, przeleci sobie, mówię i trafię do dołka. Jednak ten dołek nie jest wcale taki płaski i Monika się ze mnie śmiała, że 8 razy w niego tłukłem, no. Raz. A few moments later.
Ostatni dołek. Jest hardcore. Jest pod górkę. Jak całe życie. No, bez kitu. Dawaj, Krystu. Jest. No i kochani, wracamy z naszej podróży. Powiem wam, że jestem przygrywem życia. Ale chodzi o spędzony czas i o to, jak się go produktywnie wykorzystało, a nie tak jak, wiecie, siedzenie w domu nie jest fajne. Więc nie liczy się, czy wygrałam, czy nie. Krzysiek zawsze ze mną przegrywa, więc teraz dałam mu fory, wiecie o co chodzi. I będziemy wracać do domu. Moi drodzy, przyszłam podsumować mojego vloga z Krzyśkiem, dlatego że nie nagrałam zakończenia, dlatego że jeszcze po naszym fajnym dniu pojechaliśmy do jego kolegi i wróciliśmy dosyć późno i nie myślałam już nawet na tym, żeby zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że podobał wam się taki wypad. Fajnie się czułam, naprawdę super spędziliśmy czas. Miło jest mieć czasami po prostu chwilę dla nas tylko dwojga, nie uwzględniając we wszystko dziecka. Chociaż powiem wam, że byłam bardzo, ale to bardzo zaskoczona, bo na tych kręglach w ogóle było tyle dzieci, chyba prawie więcej niż dorosłych. I co najlepsze, właśnie tam były takie fajne rzeczy, że była taka na przykład ślizgawka, takie jak często są właśnie zabawkowe, takie plastikowe dla dzieci. I z tej ślizgawki puszczało się kręgle, więc naprawdę następnym razem weźmiemy Lilę z sobą, będzie się pewnie świetnie bawić. Co lepsze, można po boku wziąć takie barierki jakby, żeby nie zlatywało do tych takich rowów ta kula od kręgli i będzie się odbijać od barierek, więc dla dziecka to już w ogóle będzie super zabawa. Jak mam być z wami szczera, to jak byłam w Polsce na kręglach, to nigdzie tego nie widziałam. Ale nie chcę mówić, bo ja zawsze byłam na takich pipiduwach, że po prostu może po prostu tak wychodziło. No i tyle. Dobra kochani, dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnych filmikach. Bye!